Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Od poniedziałku uczniowie klas 1-3 przejdą na nauczanie zdalne. Panie kuratorze, czy to będzie duży problem organizacyjny dla szkół na Opolszczyźnie? No nie będzie to duży problem, dlatego że takie rozwiązanie już miało miejsce przecież na wiosnę. To po pierwsze, a po drugie, no część tych szkół już miała takie okresy, w których już w tym nowym roku szkolnym też pracowała zdalnie, bo szkoła albo w całości była na zdalnym nauczaniu ze względu na sytuację epidemiczną, albo pracowała w systemie hybrydowym i często te niektóre klasy no już zasmakowały tego nauczania zdalnego. No czytałam, że nauczyciele nawet teraz, kiedy dzieciaki normalnie do szkół chodziły, stacjonarnie zajęcia się odbywały, to nawet wtedy próbowano organizować, wysyłać po prostu zadania online, jakby przygotowując się do tego, że może nastąpić taka opcja, czyli właśnie nauka zdalna już dla wszystkich, na wszystkich poziomach. No tak, zresztą trzeba się chyba do tego też przyzwyczaić i to też taka nauka z tego okresu, że ten model zdalny w jakimś zakresie już wejdzie na stałe rzeczywiście do tego procesu dydaktycznego. Bo też dużo się zmienia, jeżeli chodzi o przygotowanie zarówno nauczycieli i szkół. W tym okresie też dużo się zadziało, było dużo webinariów, szkoleń, okazji do tych szkoleń. No, szkoły są doposażane w sprzęt. Do szkół trafiają kolejne pakiety multimedialne. Kolejna edycja programu Aktywna Tablica dla szkół. Także no to staje się coraz bardziej powszechne i takie będzie nawet wtedy, kiedy będzie szkoła pracowała normalnie. Mm-hmm. No bo są też szkoły czy też placówki, w których te zajęcia stacjonarne jednak będą się odbywać. To na przykład szkoły specjalne. Tak, tam obowiązują trochę inne rozwiązania i tak jak pani mówi, rzeczywiście może tak być, że te zajęcia w tych szkołach mogą odbywać się normalnie, w tradycyjny sposób, no ale też od poniedziałku funkcjonują rozwiązania, które są korzystne, jeżeli chodzi o uczniów ostatnich klas, o uczniów klas ósmych, klas maturalnych, czy ostatnich klas technikum. Tutaj mam na myśli przygotowanie do egzaminów końcowych, czyli do egzaminów po ósmej klasie, maturalnych. Czyli egzaminów, swego rodzaju konsultacje, tak, dla tych uczniów? Tak, swego rodzaju konsultacje indywidualne bądź w niewielkich grupach, ale jednak to jest ważne, bo ta grupa uczniów, którzy w tym roku szkolnym będą kończyć etapy edukacyjne, no ona jest szczególnie poszkodowana przez los, bo najpierw strajk, później w kolejnej klasie no, pandemia i teraz znowu, więc tutaj oni potrzebują też takiego kontaktu bezpośredniego, dlatego takie rozwiązania. Oni oczywiście, ta grupa też jest poszkodowana, natomiast tak sobie myślę o pierwszakach, którzy zaznali już trochę tego życia szkolnego. Teraz będzie trudno zamknąć ich w domu, bo tu też jest taki problem, że pierwszak pierwszakowi nierówny, prawda? Dzieci w pierwszej klasie na tym początkowym etapie mają różne umiejętności. Jedno już czyta, pisze, a drugie dopiero się tego uczy. Więc tu podwójny problem. No tak, to my wszyscy byśmy woleli, żeby dzieci były w szkole, żeby właśnie rozwijały się, żeby też uczyły się przebywania w grupie, żeby nawiązywały kontakty, żeby się socjalizowały. To jest ważne też dla rozwoju psychicznego dziecka. No wiadomo też, że te najmłodsze dzieci, mówimy tutaj o tych dzieciach z klas 1-3, no też wymagają w domu jednak opieki kogoś starszego, tak? To też jest często kłopot dla rodziny i to wszystko no, powoduje, że no, wolelibyśmy, żeby dzieci mogły chodzić do szkoły. No ale sytuacja jest na tyle poważna, że decyzja jest taka i myślę, że no, ona jest konieczna w tym momencie. No rodzice, którzy będą musieli zostać w domu, od poniedziałku wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy, więc to może jakoś pomóc, chociaż no, łatwo nie będzie. Panie kuratorze, co z opieką w świetlicach szkolnych? Czy będą olimpiady, turnieje, konkursy? Jak to będzie wyglądało teraz?
No, szkoła też właśnie musi zapewnić opiekę świetlicową dla tych dzieci, których rodzice są zaangażowani bezpośrednio w walkę z pandemią. To raz. No i też jeżeli chodzi o olimpiady, turnieje i konkursy, umożliwiane jest przeprowadzenie tych olimpiad na terenie szkoły i tych konkursów. One się odbywają w różnych terminach, także to jest ważne, żeby to ten przebieg tych konkursów no, był taki jednak płynny, no bo to też jest w tym finalnym etapie bardzo ważne dla ucznia, bo daje mu też pewne przywileje. Panie kuratorze, jest też pewna nowość, czyli bon 500+ dla nauczycieli. Jak go otrzymać? Gdzie się trzeba zgłosić? Szkoła będzie się tym zajmowała, czy jak to jest? Jeszcze tego nie wiem dokładnie. Szczegóły niedługo będziemy wiedzieć, jak to wygląda, jak to będzie rozwiązane. W każdym razie no, jest takie wsparcie finansowe, myślę, że też dobrze, bo jest to jakiś dodatkowy bonus dla nauczyciela, który sobie może za to. Ale to jest na sprzęt, prawda? Wyposażyć. To nie jest na tak, nic tak, innego. Tak. Jakiś mikrofon, kamera internetowa, czy może jakiś skaner. No, jest to już taka kwota, za którą można już jakiś sprzęt kupić. Panie kuratorze, no to jeszcze drugi temat dzisiaj, myślę, że bardzo istotny. Cytat. Mamy sygnały, że niektórzy nauczyciele namawiali uczniów do udziału w protestach i naszym obowiązkiem jest reakcja na takie informacje. Taki komunikat wysłała z poniedziałku na wtorek rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. Panie kuratorze, jak to na Opolszczyźnie wygląda? Czy są zbierane już informacje o strajkujących uczniach, czy też nauczycielach? Ile takich informacji jest? No tu trzeba powiedzieć, że w sytuacji, kiedy mamy taką dużą liczbę zachorowań, namawianie do wychodzenia na ulicę wtedy, kiedy mamy szkoły zamknięte, no jest postawą bardzo nieodpowiedzialną. I sam udział w demonstracjach, oczywiście, jeżeli dorosła osoba czuje taką potrzebę, też uważam, że to jest nieodpowiedzialne, ale nie mamy na to wpływu. Natomiast jeżeli zachowuje się w sposób, który uwłacza godności zawodu nauczyciela, czyli kłóci się z zapisami zawartymi w karcie nauczyciela, no to wtedy trzeba się liczyć z tym, że ktoś taki może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej. No właśnie. To jakie możliwości prawne ma kurator na przykład? Kurator może skierować wniosek do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela, który nie dopełnia swoich obowiązków, bądź jego postawa narusza godność zawodu nauczyciela. O tym mówi karta nauczyciela. I takie reakcje miały miejsce i w przeszłości. One mają miejsce również teraz. Są już takie wnioski wysyłane do rzecznika dyscyplinarnego? Tak, są takie wnioski. Mieliśmy takie sygnały o takich niegodnych zachowaniach. To, proszę pani, to są takie sytuacje, kiedy nauczyciel, no, tak jak powiedziałem, zachowuje się niegodnie, czyli na przykład używa wulgarnych słów, zachęca do jakichś aktów nieszanowania drugiego człowieka, promuje treści, które mówią o jakimś zachowaniu takim nienawistnym, no tego typu rzeczy, obraża drugiego człowieka, no to wtedy mamy do czynienia z takimi sytuacjami. No bo tutaj zawsze jest ten jakby dylemat, to znaczy pytanie, czy nauczyciel nie może strajkować, prawda? Nauczyciel ma prawo do tego, żeby no, mieć swoje poglądy, tak? Ale no, trzeba rozróżnić dwie rzeczy jakby. No, ma prawo oczywiście, ale też musi to robić w sposób, który nie będzie obrażał innych i nie będzie narażał na niebezpieczeństwo innych osób. A namawianie do udziału w demonstracji w sytuacji, kiedy my mamy tyle zachorowań i kiedy nie uczymy w szkole po to, żeby zatrzymać rozwój epidemii dalej,
no to nie jest odpowiedzialną postawą i nie takiej postawy oczekujemy od nauczyciela, który w tym momencie powinien uczniowi powiedzieć: zostań w domu, bo tak wszyscy rozsądni ludzie w tym momencie mówią. Zostań w domu, nie chodź tam, gdzie nie musisz chodzić, nie rozprzestrzeniaj choroby. I o to w tym wszystkim chodzi. Panie kuratorze, sporo osób też komentuje właśnie te zapowiedzi ministerstwa. Na przykład prezydent Opola w dość mocnych słowach apeluje do was, zwraca się tutaj też do uczniów i w ogóle, o niedonoszenie na swoich uczniów i nauczycieli. Prawo do strajku za komuny wywalczyła Solidarność. Dość mocne słowa prezydenta Opola. Jak pan je oceni? Państwo, no, prawo do strajku. No, to, tak jak powiedziałem, no, każdy ma prawo do swoich poglądów, ale trzeba rozważyć w swoim sumieniu, czy to, co robię, to jest dobre i czy służy drugiemu człowiekowi. W mojej ocenie nie służy. I nie chodzi tutaj o donoszenie czy o niedonoszenie, bo to nie w tych kategoriach chyba trzeba rozpatrywać. Nikt nikogo nie namawia do donoszenia. Ale jeżeli rodzicom to się nie podoba, mamy takie sygnały, że się rodzicom nie podoba, no to musimy reagować. Rodzic ma prawo wymagać od nauczyciela. Nauczyciel nie jest tylko i wyłącznie osobą prywatną. To, co robi w przestrzeni publicznej, w sieci, za to odpowiada. Od niego się wymaga. Decydował się na pewne obowiązki związane z tym zawodem. One są zapisane w karcie nauczyciela i chodzi tylko o to, żeby przestrzegać. A my nie wykraczamy poza to, co możemy robić zgodnie z prawem. I tutaj nie chodzi o żadną nagonkę. To nie jest tak, jak pan prezydent to przedstawia, że my będziemy teraz ścigać i, nie wiem, wszystkich prosić, żeby donosili. To nie na tym rzecz polega. Chodzi o to, żeby zrozumieć, jaką odpowiedzialność ma nauczyciel jako człowiek, który wykonuje ten zawód, który ma wychowywać młodych ludzi, również w poczuciu odpowiedzialności za swoje i za czyjeś życie przede wszystkim. Michał Siek, opolski kurator oświaty, był dzisiaj z nami. Panie kuratorze, dziękuję bardzo. No i oczywiście życzenia zdrowia wysyłam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radio Opole.